a brat nosi tytuł 17. Jest to jak gdyby jeden obraz z cyklu Portale. Opowiada o miłości, o uczuciach, o tęsknocie, o wielkiej namiętności. Bardzo ważnym jest jak gdyby wskazówką i do dalszej jak gdyby analizy obrazu jest miejsce, z którego jak gdyby obserwujemy całą scenę. Pewnie wielu z Państwa od razu wie, gdzie znajdujemy się i w którym miejscu stoimy. No, wskazują na to różnego rodzaju znaki, tabliczki, charakterystyczne kłódki, gdzie jest ich tysiące, na pewno setki. Jesteśmy na finiszu. To już jest bardzo długo trwało malowanie tego obrazu. Bardzo długo zajęły mi poszukiwania par, które chcę umieścić w tych, można powiedzieć, szufladach, na nich będzie, segregatorach. I to jest właśnie tutaj pomieszane. Są to pary prawdziwe z życia naszego, normalnie z historii. Są to pary, bohaterowie mitologii, bohaterowie literacy, bohaterowie filmowi. Jest takie ogólne, jak gdyby nie ma, tylko że są prawdziwi ludzie. Są to też historie zmyślone, czy wykreowani bohaterowie kina. Można powiedzieć, że tutaj jeszcze jest wielka miłość Tristana i Izoldy, Marilyn Monroe i Johna Kennedy'ego, Joanny Szalonej i Filipa Pięknego, Salwadora i Gali, Gertrudy Stein, Oscara Wilde'a, Martina Lutra, Kleopatry, Odysa, Lancelota, Napoleona, Chopina, wiele innych par, które jak gdyby kryją się tutaj. A dlaczego? No właśnie dlatego, że znajdujemy się i tutaj jest jak gdyby wskazówką, są te kłódki, czyli miejsce jest jak gdyby tutaj determinuje cały ten jak gdyby historię tego obrazu i spina go właśnie w jedność.